No witam serdecznie. Także na początek dzisiaj chciałbym przestroić AS952 Unitradiora. Na początek czołóweczka, a potem robimy. Witam, tak jak obiecałem, będzie to tuner AS952 z niecodzienną, że tak powiem, syntezą, którego będziemy musieli przestroić ze starego zakresu na nowy, czyli 88-108 mamy uzyskać. I tu już będziemy mieli kłopot, bo nie będziemy mogli zrobić 100, na przykład 101 albo 100, nie, brak jednej cyfry. Musimy dostawić jedną cyfrę do wyświetlacza, czyli naszą jedynkę z przodu przy 100. Jak już przekroczymy 100 MHz, no to musimy mieć jedną cyfrę więcej, nie? Niż 73 bodajże i 3. 73 i 4 bodajże stary zakres. Jakoś tak było. No dobra, a co musimy zrobić? Mam taką małą instrukcję. Zapraszam do posłuchania. A ja w tym czasie rozbiorę tuner. Jak można przeczytać w instrukcji obsługi AS952 zdjęcie 1 to zupełnie inny tuner niż wszystkie. Synteza częstotliwości, elektroniczna pamięć, automatyczne wyszukiwanie stacji były czymś zupełnie nowym jak na tamte czasy. Wielu ludzi boi się przestrojenia tego tunera, ale jak się zaraz okaże, jest to bardzo proste i przyjemne. Nie taka synteza straszna, jakby się mogło wydawać. Zanim przystąpimy do przestrojenia, musimy zaopatrzyć się w następujące rzeczy. 7-segmentowy wyświetlacz LTS5811G. Można je kupić w sklepie Nowy Elektronik. PL lub inny ze wspólną anodą i zielonym kolorem świecenia. Dwa rezystory o wartości 220 i mocy 0,25 W. Przestrojenie odbywa się w dwóch etapach. Najpierw zajmiemy się syntezą częstotliwości. Zdejmujemy panel, odkręcamy pleksi z opisami przycisków i wyciągamy zieloną szybkę znajdującą się przy wyświetlaczu zdjęcie 2. Demontujemy płytkę i uzupełniamy brakujące rezystory. R316, R317 zdjęcie 3. Następnie bierzemy się za wyświetlacz. Jak się okazuje, dzisiejsze LTS5811G mają standardowe wyprowadzenia i nie będą pasowały do płytki. Wyświetlacz lutujemy jedynie w dwóch punktach, które nie są wykorzystywane. Resztę połączeń musimy zrobić sami. Czerwony przewód to zasilanie anoda, zaś pozostałe dwa oznaczone strzałkami to segmenty B i C. Katody. Dla pewności, można przy pomocy ostrego noża usunąć fabryczne połączenia ścieżek zdjęcie 4. Płytkę z uzupełnionymi elementami widzimy na zdjęciu 5 i możemy zamontować ją z powrotem na miejsce. Teraz czas na przeprogramowanie procesora, żeby działał w paśmie 88-108 MHz. Służy do tego z worka Z65. Dla pasma OIRT zwiera ona nóżkę 1 i 6 zdjęcie 6. Dla pasma CIR ma zwierać nóżkę 6 i 7. Odlutowujemy jej koniec podłączony do nóżki pierwszej i lutujemy do otworu po prawej stronie połączonego z nóżką 7 zdjęcie 7. Teraz możemy na próbę włączyć tuner. Jeśli wykonaliśmy wszystko poprawnie, na wyświetlaczu powinniśmy zobaczyć cyfrę 108 zdjęcie 8. Na koniec przy pomocy rozpuszczalnika nitro i szmatki usuwamy z szybki farbę zakrywającą puste miejsce po wyświetlaczu i możemy założyć panel. Pierwszy etap prac mamy za sobą. Drugi etap to przestrojenie głowicy Questo 12. Należy ją wymontować i wylutować kondensatory C29, C30, C31 i C32 zaznaczone czerwonymi strzałkami zdjęciu 9, żadnego kruszenia szczypcami. Kropka. Profilaktycznie można również dać nowe trymery 310PF. Po latach styki się nie dzieją i jest to przyczyną niedziałania głowicy. Pasmo najprościej jest pokryć, ustawiając dwie skrajne stacje dół i góra pasma na właściwych miejscach, czyli częstotliwościach. Dla przykładu, Radio Maryja nadaje na 88,9 MHz. Radio SK na 104,9 MHz. Ustawiamy na wyświetlaczu tą częstotliwość i regulując heterodyną wpasowujemy tam te stacje. Jeśli znajdą się już one tam gdzie trzeba, to i pozostałe również muszą być. Wzmocnienie sygnału regulujemy pozostałymi cewkami i trymerami, uzyskując jak najlepsze wzmocnienie, jak najmniej szumów i oczywiście odbiór stereo. Przed zakończeniem prac warto sprawdzić baterię
funkcje podtrzymania pamięci. Jeśli po wyłączeniu tunera zaprogramowane stacje kasują się, wówczas baterie należy wymienić. Gdyby ktoś miał ochotę na drobną modyfikację, odsyłam do artykułu Porada Diora AS952 Nowa bateria podtrzymania pamięci Pro. Dobra, skoro już tunel rozkręcony i wiemy, co mamy zrobić, to słuchajcie, jest tak. Przygotowałem wyświetlaczyk. Tu mamy miejsce na ten wyświetlacz. Dwa rezystory po 220 ohmów i będziemy rozbierać zaraz panel i lutować. Dobra, ok, podłączyłem tak anodę tym przewodzikiem i przez te dwa rezystory podłączyłem dwa segmenty, czyli będziemy mieli wyświetlaną jedynkę z przodu, dołożyłem ten jeden wyświetlacz.
No co, i lecimy dalej, słuchajcie. Czas na, żeby zrobić przeprogramować nasz procesor z workami. I zaraz będziemy go przeprogramowywać, żeby działał nam od 88 do 108. Także wyświetlacz podstawiony, jeszcze tylko poskręcać, poskładać i spróbować przeprogramować procka. Dobra, aby procesor zapracował w tym naszym paśmie nowym, musimy tutaj tą zworkę, którą tutaj widzimy, albo i nie widzimy, jak włączę makro, będziemy widzieć. No dobra, teraz już chyba widzimy. Ta zworka, musimy wylutować ten koniec i ją przerzucić na tą stronę. 5 i 6 nóżka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I te dwie nóżki procka muszą być zwarte ze sobą. Wtedy będziemy mieli OIRT? OIRT, czy CCIR? Kurczę, już zapomniałem, jak to było. OIRT. Jak widzicie, zworka Z65 przełożona na swoje miejsce. Możemy próbować na chwilę, na próbę podłączyć to i zobaczyć, czy się na wyświetlaczu ukaże nam 108 przy starcie. Potem zostało jeszcze maskowanie zdjąć z tej szybki rozcieńczalnikiem. Delikatnie, tak żeby nie zmatowić szybki. Z tej strony jest czarne zamaskowanie, no i założyć to wszystko na wyświetlacz. Powinno być ok. Uwaga, uwaga, pierwsze odpalenie. 108! Czyli będzie nam pracował już. Wszystko jest git. Oczywiście mruga, no bo to jest odświeżanie, wiecie, odświeżanie LEDów, nie? Będzie wszystko ok. Gites. Teraz przestrajamy radio. Dopiero teraz przestrajamy radio. Dobra, czas na, że tak powiem, na demontaż głowicy UKF. Wymontowujemy po kolei.
C29, C30, C31 i C32 z tej głowicy bez wyrywania, słuchajcie, wyciągamy całkowicie głowicę z radia i na nowo ją potem będziemy montować, także działamy. Wyświetlacz zrobiony, procek przeprogramowany, czas na radio. Głowiczka wymontowana, słuchajcie, i zabieramy się do demontażu C29, tu C30 i 31, to tu i tu, i heterodynka C32, to tu. Pamiętacie? To jest ta właśnie głowica. To, co w zeszłym odcinku mówiłem, że tutaj mamy przeróbkę archa, to nie jest przeróbka archa, tylko to jest po prostu, tu nie ma archa w tej głowicy, bo nie jest potrzebny, bo jest synteza, która stabilizuje nam częstotliwość, nie? Arch to jest skrót automatyczna regulacja częstotliwości, czyli dostrajanie się do danej skali wedle pośredniej częstotliwości. Jeśli odpływa na pośredniej delikatnie, no to automatycznie tutaj napięcie, które steruje z pośredniej, ze scalaka pośredniej, nam daje napięcie na diodę, której tutaj już nie ma właśnie, a w zeszłym odcinku się cofnijcie do tego AS252, tam była właśnie ta dioda i ta dioda została. Ja w zeszłym odcinku popełniłem babola, że tak powiem, gadając, bo no trochę nie te rzeczy tam były robione, co mówiłem. Po prostu myślałem, żeby... Miałem zdjęcie tej głowicy, a nie ta. To jest ta sama głowica, tylko jak widać jest tu uboższa o arch, o diodę pojemnościową, a tutaj dołożone jest wyjście na częstotliwościomierz, czyli na syntezę. Ja pierdzielę. Ja ją wymontowywałem, jak to było włączone. Procek działa. A nie, włączyłem teraz. Myślałem. Dobra. Działamy. Wymontowujemy te kondensatory. Głowica GFE112. Kondensatory, jak widzimy, tu przy trymerku 32, 31, 30 i 29 do demontażu. We'll be right back.
Dobra, słuchajcie, kondensatorki są wymontowane tak jak ma być. Tu jest wszystko już zaekranowane. Będziemy to montować. Czas na montaż, no. Zobaczmy, tak może przypasujmy, czy to w ogóle teraz nam przypasi. Przypasi, co ma nie pasować, jak tutaj to stąd wyjęte, nie? Działamy. Słuchajcie, 101.4 Radio ZK podłączony jest wzmacniacz. Jest wszystko ok, słuchajcie. Łapnęło, ale nie łapie wysokich częstotliwości, brak sygnału, czyli poziom napięcia. Czyli łapnęło nam częstotliwość od 101.4, czyli głowica jest ok. Zamykamy ją i będziemy stroić już tylko. Dostroić po prostu górną część heterodyną, żeby po prostu łapało nam syntezę wyżej, na przykład 105,5, jak widać nie łapie, 108 też nie łapie, to na początku niskie łapie, wysokie nie łapie. Musimy teraz tak podłączyć napięcie voltomierz do vericapu do sterowania z syntezy i ustawić środek pasma. Czyli 101,4 musimy mieć napięcie, połowę napięcia vericapu, nie? Około 100 MHz. Zaraz sobie tutaj coś może znajdziemy. O, 98,6. Musimy mieć gdzieś w granicach połowy napięcia vericapu. A potem zestroimy już czułość odbiornika na max sygnału. Także ja działam, stroję szybko, raz. I będzie efekt końcowy już za moment. Dobra, słuchajcie, jest tak. Ja tutaj troszeczkę to przyciszę, żeby mi tutaj zaraz nie powiedzieli, że prawa autorskie. Pokazuję i objaśniam. Pierwsza 87500. Słuchajcie, ruska stacja. Sygnał na dwie kreseczki. No to jest git, naprawdę jest git, że skowna ta stacja tak wali, nie? Polskie Radio 24 prawie pod max. Dzisiaj mamy takie obrazki z Sejmu, w którym jest kolejna nowelizacja. Później jakaś też ruska, ukraińska, nie wiem jaka. Nasze sotrudnictwo z Kitami. Tu też następna ruska. 4, tak? 5. 6. 7. 8. Z automatu szuka, nie? 9. 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16, nawet nie wiem, że takie stacje mam. Tu nie wiem. A to w ogóle jakieś białoruskie. 21, tak? Już 21. 22.
naprawdę się narodzi 23 Zetka. Praktycznie zero ingerencji w heterodynę, słuchajcie. Jedynie co, to troszeczkę z czułością, nie? Następna ruska. To nawet nie wiem, czy to ruska jakaś taka. Ustrzyk Dolnych, Stuchowa. Następna. 22 po 11. Jedynka. 155 to nasza. Bardzo ładnie, bardzo duża czułość. 106, jakaś nie wiem. Co tam na waszych koloniach szalonych się działo, albo właśnie wiem. Się dzieje? 12, 2 miliony. Tego nigdy nie odbierałem. RMF-ka chyba. No, RMF-ka. 107, 6, 179, Radio Maryja, 536, 600. Dobra. Wszystko gra. Wszystko gra, wszystko burczy. Jak widzicie, poskręcać i... Dziękuję za obejrzenie i postawcie łapeczkę do góry przede wszystkim. Jeśli chcecie, to możecie wspierać mnie na Patronite. Linki są na dole w opisie. Jeśli chcecie, to możecie wspierać kanał darowiznami przez PayPal. Pozdrawiam. Powiem tak, koniec.